wracamy do spraw warszawskich, chociaż kto wie, jakie one mają tak naprawdę zasięg. W studiu Polskiego Radia 24 pan Filip Frąckowiak, radny warszawski Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzisiaj nadzwyczajna sesja Rady Warszawy, gdzie jak rozumiem państwo chcecie zadać pytania prezydentowi Trzaskowskiemu związane z tym wszystkim, co się dzieje wokół aresztowania byłego ministra, a obecnie do niedawna zdaje się tak zawieszonego sekretarza miasta stołecznego Warszawy, pana Włodzimierza Karpińskiego. Chyba były takie sygnały ze strony tutaj służb prasowych pana prezydenta, że zastępca jakiś będzie na tym posiedzeniu. Nie wiem, czy pan ma informację, czy będzie okazja porozmawiać z panem prezydentem. Podobno rzeczywiście pana prezydenta Trzaskowskiego ma na tej sesji zastępować pan wiceprezydent Olszewski. Pan wiceprezydent Olszewski jest doświadczonym i kompetentnym samorządowcem, ale jednak to pana sekretarza Włodzimierza Karpińskiego zatrudniał pan prezydent Rafał Trzaskowski i też nadzorował pracę sekretarza miasta i w związku z tym to od pana prezydenta chcielibyśmy otrzymać informację bezpośrednio, czy ratusz miał jakieś sygnały w sprawie nieprawidłowości w tym obszarze, którym się zajmował pan Karpiński, czy podjął jakieś działania, jakie zamierza podjąć też działania w związku z tą sytuacją, no bo w mieście nie ma sekretarza w tej chwili, albo być może ktoś pełni te obowiązki sekretarza. Nie wiemy tego, więc jako radni chcielibyśmy wiedzieć, a także chcielibyśmy, żeby ratusz przeprowadził audyt. Nawet jeżeli jest to audyt na dokumentach, które nie są tymi wszystkimi dokumentami, którymi dysponują służby, prokuratura, CBA, to jednak skoro wysoki rangą urzędnik ratusza dopuścił się być może prawdopodobnie takich działań, które zarzuty stawia prokuratura, to chcemy wiedzieć, co na to ratusz. No właśnie, tutaj wydaje się, że jednak jakaś taka próba uniknięcia bezpośredniej konfrontacji ze strony prezydenta miasta stołecznego jest trochę zadziwiająca. No tak jak pan powiedział, chowanie się za nawet najbardziej kompetentnymi zastępcami nie rozwiązuje problemu. Rzeczywiście nie rozwiązuje tego problemu, dlatego że pan prezydent Rafał Trzaskowski może nam udzielić informacji o kierunku prac w tej sprawie ratusza i jest to jednak znacznie więcej, także politycznym kierunku, no bo Warszawa ma z tym realny problem. To nie jest tylko problem ratusza, to nie jest tylko problem pana Karpińskiego, to nie jest tylko problem altan śmietnikowych, mimo że jest to afera dotycząca wywozu śmieci i przetargów na wywóz śmieci, ale chcemy wiedzieć, co się tak naprawdę w Warszawie dzieje i warszawiacy na tę informację zasługują. No właśnie, kiedy mówi się o aferze dotyczącej wywozu śmieci w tak dużym mieście jak Warszawa, to wiadomo, że to jest bardzo poważny problem. Zresztą z tymi problemami w tej dziedzinie zmagają się wszystkie miasta świata. Jakbyśmy tak mieli krótko na potrzeby audycji jeszcze raz wypunktować, bo rozumiem, że problemy narastały zanim doszło tutaj do zatrzymania, więc proszę powiedzieć, jaka jest pana wiedza jako radnego, gdzie tu jest, jakby, jakie są kluczowe punkty afery? Kluczowe punkty afery są takie, że najpierw prezesem MPO był pan Karpiński, potem został sekretarzem miasta odpowiadającym za wywóz nieczystości, czy nadzorującym ten obszar. I głównym elementem afery jest to, że doszło do, prawdopodobnie doszło do działań korupcyjnych przy przetargach, przy wygrywaniu przetargów przez firmy, które w normalnych warunkach nie powinny wygrać przetargów. A teraz jest jeszcze w tym wszystkim kontekst zwykłego warszawiaka, który płaci więcej za śmieci. Te śmieci są wywożone często z opóźnieniem. Generalnie warszawiacy narzekają na tę usługę prowadzoną przez miasto, a przecież płacą bardzo dużo. Więc pytanie także, czy warszawiacy płacą więcej dlatego, że przetargi były ustawione. A na jakiej podstawie pan opiera sąd, że wygrały przetargi firmy, które nie powinny wygrywać?
opieram na postawieniu zarzutów wobec pana Karpińskiego, tych, o których usłyszeliśmy w mediach. Jeszcze raz powtórzę, nie ma wyroku, jest domniemanie niewinności. Powtarzam, że być może do tego doszło, ale jeśli do tego doszło, albo właściwie jeśli te informacje, które podaje prokuratura, są takie, tak wiarygodne, że pan prezydent Trzaskowski, który bardzo bronił sekretarza miasta, przepraszam, zawiesił go w czynnościach sekretarza, to znaczy, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że do tych czynności korupcyjnych doszło. No, nie tylko on go broni. Były premier Donald Tusk mówi, znam Włodzimierza Karpińskiego z dawnych lat, był dla mnie zawsze wzorem osobistej przyzwoitości i uczciwości, chociaż tutaj no, powiedzmy, że były premier też zaznaczył, że oczywiście nie ma tej wiedzy, która jest w posiadaniu u prokuratury, więc czeka na rozstrzygnięcia. Jako radny miasta stołecznego Warszawy, jako warszawiak, jako człowiek czynnie uczestniczący w polityce, bardzo bym chciał, żeby okazało się, że to jest nieprawda. Żeby polityka w warszawskim ratuszu była w 100% uczciwa, czysta, transparentna i bez takich problemów, żeby Warszawa nie, po prostu nie miała takich problemów. Być może tak się okaże, że rzeczywiście tak jest. Na razie są postawione zarzuty. No tak, tu jest jeszcze takie pytanie, no trochę nie wiem, czy to jest pytanie do radnego warszawskiego, ale pytanie o strukturę krajowej polityki. Ktoś jest ministrem, pełni funkcje centralne, po czym po odejściu z funkcji ministra zostaje pracownikiem samorządu, urzędnikiem samorządowym. Tak trochę to wygląda. Nie mam nic przeciwko temu, żeby zatrudniać byłych ministrów, jeżeli są ludźmi kompetentnymi, ale tak zwykle na świecie to tak jednak nie jest, że jest taki ruch w górę, w dół. W sensie strukturalnym nie, że tutaj jest coś jest gorsze, coś jest lepsze. Tylko chodzi o to, że ktoś z dużej polityki wraca idzie sobie do samorządu, a potem co, znów zostaje ministrem? Tak trochę to wygląda, jakby Warszawa miała być przechowalnią dla byłych ministrów. No więc takie pytania oczywiście były też stawiane już wcześniej, kiedy pan Karpiński był zatrudniony. Ogromne pieniądze tutaj były przy tym zatrudnieniu. Do tego były to ogromne pieniądze jak na samorząd, czy w ogóle ogromne. Ale pojawiała się, nie wiem czy państwo pamiętają, pan redaktor, była też taka kwestia wymiany się zatrudnieniem urzędników samorządowych w spółkach miejskich i na przykład samorządowcy też byli z jakiegoś okręgu, z jakiejś gminy zatrudniani przez swoich kolegów z partii w innych samorządach w spółkach tych miejskich, gminnych. Jest rzeczywiście coś na rzeczy, o czym warto byłoby rozmawiać, chociaż bez wątpienia, jeżeli ktoś ma kompetencje i potrzebuje go taki duży samorząd, jak samorząd warszawski, no to nic tu nie powinno stać na przeszkodzie, ale no, sygnały o tym, że było źle zarządzane miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania MPO, mieliśmy już od kilku lat od związkowców. W związku z tym wydaje mi się, że to nie była kwestia kompetencji pana Karpińskiego. Czekamy na dzisiejsze posiedzenie Rady Warszawy. Czekamy też oczywiście na to, co dalej będzie wynikało z tego zatrzymania. Bardzo serdecznie dziękuję. Radny warszawski pan Filip Frąckowiak był gościem Polskiego Radia. Bardzo dziękuję.